Witajcie, Joanna Hoj z tej strony, z kanału Okiem Matki Słowianki. W tym filmie chciałabym Wam przybliżyć taką książkę, którą kupiłam, ponieważ gdy poznaję jakiegoś człowieka albo jakaś osobowość gdzieś wypływa w świecie, na przykład ktoś, kto ogłosi jakieś szczególne, ciekawe idee, to zazwyczaj za tym idzie coś więcej. Jakieś dzieło, jakiś film albo jakaś książka. I teraz chcę Wam przybliżyć taką książkę Jordana Petersona, o którym jest dosyć głośno w świecie, ale stwierdziłam, że wiele osób bardzo po wierzchu bierze niejako jego idee, pomysły, jego wypowiedzi. Wiele osób za dużo w ogóle o nim nie wie, natomiast czytając czyjąś książkę można się dużo więcej o takiej osobie dowiedzieć i więcej jakby od niej wziąć. Dlatego teraz chcę tę książkę przedstawić. Ten film będzie wyglądał tak, że najpierw zrobię Wam takie krótkie wprowadzenie. Będziemy mogli się widzieć. Wprowadzenie do tej książki, powiem Wam o tej książce. Ja ją mam w wersji angielskiej, ale ona też jest po polsku wydana w Polsce. Potem przedstawię Wam kilka myśli albo kilkanaście z tej książki, bo uważam, że są tego warte. No i skomentuję te myśli. Od razu powiem, że nie będę mówić o całej książce, powiem tylko mniej więcej o czym ona jest, natomiast skupię się na takim rozdziale dotyczącym dzieci, no bo ja głównie zajmuję się dziećmi i edukacją. I to mnie interesuje. Interesują mnie osoby, które mają bardzo wyraziste poglądy i są w tym skuteczne. I bardzo też lubię patrzeć oddzielnie na podejście męskie i kobiece, bo jest zupełnie inne. Lubię osoby, które są uczciwe w swoich dążeniach i które widzę, że jakby ich działanie przyciąga innych ludzi i jednocześnie jest to dosyć spójna koncepcja. I taką uważam, że takie spójne koncepcje przedstawia ten pan Jordan B. Peterson. Peterson się pisze. I jednocześnie jego tezy są dosyć kontrowersyjne, bo to jest jedna z tych osób, jakich niewielu, czyli ta osoba, która przedstawia bardzo męskie podejście do życia, a tu szczególnie w tym rozdziale, który będę analizować, do edukacji, i uważam, że to jest potrzebne jako taki kontra trochę do takiego podejścia, które nieraz przyjmują również mężczyźni. Takiego podejścia uważam kobiecego i to ten punkt widzenia też trzeba wziąć pod uwagę, bo tak jak wiecie, może ja mam takie podejście w całej swojej filozofii życiowej, że szukam równowagi. I nie ma tak, że ja pójdę całkowicie na przykład w stronę taką dania wolności dziecku, taką stronę całkowitego szukania jakby talentów jego pójścia, tylko za dzieckiem, w stronę takiego unschoolingu, na przykład czy szkoły demokratycznej. Nie, nie, nie. Zawsze szukam środka, takiego złotego środka, ale to jakby to jest gdzieś pomiędzy tymi dwoma skrajnościami. Uważam, że ani ta skrajność, ani druga skrajność, czyli ani całkowity rygor, ani całkowita wolność nie jest wskazana i trzeba szukać się gdzieś, szukać odpowiedniego podejścia rodzicielskiego gdzieś na tym kontinuum, zależnie od tam waszych układów, charakteru i charakteru dziecka i tak dalej. I ten pan też o tym mówi, aczkolwiek on mówi też od siebie, od swojego doświadczenia, męski sposób patrzenia, bo uważam, że powinien być męski sposób patrzenia w rodzicielstwie, jak i kobiecy sposób patrzenia w rodzicielstwie i rodzice razem, o czym on też mówi, że rodzice powinni być razem, nie negując w niczym wysiłku kobiet samotnych. To mi się podoba, to podejście jego. W każdym razie, że rodzice razem tworzą taką jedność, ale jest różnica między męskim rodzicielstwem a kobiecym rodzicielstwem i podoba mi się, że on o tym mówi kawa na ławę. I w ogóle myślę, że zyskuje tak wielu fanów, zwolenników, ponieważ on mówi jasno. I wstęp jest taki. Rules, bo książka ma tytuł
Książka ma tytuł 12 zasad życiowych albo na życie. Antidotum na chaos, czyli jakby odtrutka na chaos. I tutaj jest tak we wstępie powiedziane zasady, znowu zasady, naprawdę. Czy życie nie jest dość skomplikowane, dość takie restrykcyjne, bez tych abstrakcyjnych zasad, żeby jeszcze jakby narzucać sobie inne. Tak on zaczyna, potem wam dalej, jakby o tym to trzeba przeczytać całą książkę, natomiast ja wam powiem, o czym jest jakby ta książka, w sensie jakie są tytuły rozdziałów, a potem skupimy się na tym jednym rozdziale, ale polecam wam tą książkę. To jest jakby numer jeden, międzynarodowy bestseller. Ja po prostu uważam, że jest coś takiego w społeczeństwie, że jakby ta linia w miarę jakby, jak społeczeństwo jakby odsunęło się od zasad, mam takie poczucie, jest troszeczkę coś takiego, że od lat powiedzmy 60. idziemy bardzo, bardzo, bardzo lewicująco, w lewą stronę, liberalizm, lewicowość, wszystko to, co się dzieje gdzieś tam właśnie w Kanadzie, skąd jest ten pan, czy w Szwecji, te gender i tak dalej, i tak dalej. Jak się to wahadło bardzo, bardzo przechyli w tą jedną stronę, to się nagle okazuje, że ludzie żądają, potrzebują zasad, bo od tych zasad tak naprawdę odeszli i w tym momencie wahadło przechyla się w drugą stronę. No i ja uważam, że mimo wszystko każdy indywidualny człowiek potem summa summarum powinien sobie to w swoim życiu ustalić, czy ja chcę być bliżej tutaj, czy tutaj, czy tutaj, czy gdzie. Natomiast no, takie mamy czasy, że ten pan jest potrzebny. I to jego mówienie, potrzebujesz zasad, jest potrzebne. Nie wiem, czy tak bardzo w polskim społeczeństwie, bo uważam, że my jesteśmy bardzo blisko takiego myślenia, jak on ma. Natomiast na pewno w zachodnim społeczeństwie. No ale mimo wszystko chciałabym wam tę książkę przybliżyć i jeżeli macie ochotę, to ją sobie kupcie. To ją sobie kupcie. Jordan Peterson. Jordan B. Peterson. 12 zasad życiowych. Zasada pierwsza. Stań prosto i wyprostuj się, można tak powiedzieć, tak? Ramiona do tyłu, czyli głowa do góry. Ale nie będę wam dokładnie mówić, co jest w tym rozdziale, bo to są takie metaforyczne nazwy, nazwania. Myślę, że można się domyślić, o co chodzi. Druga zasada. Tak siebie traktuj, tak samego siebie traktuj, jakbyś to ty był odpowiedzialny za pomaganie sobie. Czyli odchodzimy od zasad socjalu i przede wszystkim jakby stawiajmy na to, że to ja jestem odpowiedzialny za swoje życie. On to zresztą wszędzie i ciągle mówi. Zasada trzecia. Szukaj przyjaciół wśród ludzi, którzy wyciągną z ciebie to, co najlepsze. To jest też taka numer jeden zasada coachingu, tak? Gdzie się mówi, że otaczaj się ludźmi, którzy jakby ciągną cię wyżej, a nie ściągają cię do dołu. To jest dobra zasada. Czwarta zasada. Kolejna zasada taka trochę coachingowa, bo ta książka jest taka pomiędzy coachingiem, a takimi dobrymi po prostu zasadami na całe życie. Tylko on często podchodzi od zupełnie innej strony do tego wszystkiego. To nie jest takie czyste bicie piany i takie motywacyjne podejście. Nie, nie, nie. To jakby zupełnie nie tak. Dobra. Czwarta zasada. Porównuj siebie do tego, kim byłeś wcześniej, a nie do tego kogoś, a nie do jakiejś innej osoby, takiej, jaka ona jest dzisiaj. Okay? Czyli porównuj się do siebie samego z wczoraj, a nie do innych osób. Piąta zasada i to jest to, o czym będę mówić dłużej. Nie pozwól swoim dzieciom robić czegokolwiek, co sprawiłoby, że przestaniesz je lubić. I to jest bardzo ciekawe sformułowanie, ale o tym będę mówić później. Szósta zasada. Wprowadź
całkowity i doskonały porządek najpierw w swoim domu, zanim zaczniesz krytykować świat. Genialna zasada, bardzo dobra. Zasada, która powinna się odnosić do wszystkich zmieniaczy świata, takich pozornych, typu Marx ze swoimi koncepcjami albo Rousseau, którzy tak naprawdę mieli pierdolnik w domu i bardzo źle się odnosili do swojej rodziny, a próbowali zmieniać świat. Dobra zasada. I on to wyciąga tutaj i o tym mówi. Siódma zasada. Idź za tym w życiu, jakby szukaj tego w życiu, co ma sens, to co jest wartościowe, a nie tego, co się opłaca. Też dobra zasada, dosyć zdroworozsądkowa, ale faktycznie myślę, że nie każdy tak robi, albo mało kto tak robi. Zasada ósma, mów prawdę, a przynajmniej nie kłam. Zasada dziewiąta, zakładaj zawsze, że osoba, której słuchasz, może wiedzieć coś, czego ty nie wiesz. Czyli nie zakładaj, że jesteś najmądrzejszy na świecie. Dziesiąta zasada. Bądź dokładny w tym, co mówisz. I to jest bardzo ciekawe odnośnie par. Czyli mów dokładnie, czego chcesz. Jedenaście. Nie przeszkadzaj dzieciom, gdy jeżdżą na deskorolce. Myślę, że też takie metaforyczne i wiele mówiące. Zasada dwunasta. Pogłaszcz kota, gdy spotkasz takiego na ulicy. I to jest nie tylko o dobroci dla zwierząt. No dobrze, to tak, jeżeli chodzi o całą książkę. Ja się teraz skupię więcej na stronie 113, zasada piąta o dzieciach. Jordan Peterson mówi dużo w tym rozdziale o dzieciach. Jest przykładów rzeczywiście z jego życia i to mi się podoba, ponieważ to nie jest taki czysty wykład jakby psychologa, tylko to jest rzeczywiście jakby z autopsji. On mówi o swoim życiu, o swoim ojcostwie, ale mówi też o swoich doświadczeniach, co jest rzadkie na przykład, o tym jak on jako młody człowiek, jako student pracował gdzieś tam w jakimś kindergarten, czyli w jakimś tam przedszkolu, czy w jakimś domu opiekuńczym i zajmował się z tymi dziećmi, bo lubił być z tymi dziećmi i on opowiada te wszystkie przypadki ze swojej praktyki, ze swojego życia i to czyni to, co on mówi, wiarygodnym. No dobrze, i teraz powiem Wam kilka tych przypadków. Te notatki, które mam tutaj z tego rozdziału, to będzie mniej więcej to, co jest w tym rozdziale, bo podejrzewam, że nie każdy tę książkę jednak kupi, ale to jest wartościowe. W każdym razie należałoby się zastanowić nad podejściem tego pana, bo wiele tez z zasady wiele osób mogłoby odrzucić. Typu, to jest właśnie ten facet, który mówi, że halo, halo, może jednak nie wyrzucajmy tak całkowicie tych kar i nagród. Halo, halo, może jednak jakby o czym my mówimy, jeżeli chodzi o przemoc wobec dzieci i czy każde uderzenie jest przemocą. To jest ten facet, więc jakby zanim cokolwiek powiem ze swoich komentarzy, to Wam przybliżę, co on mówi. No i jeden z takich przykładów w tej książce jest taka sytuacja, gdy dziecko rządzi. Pokazane jest takie dziecko, które jest gdzieś tam na lotnisku i które ciągle chodzi i jęczy, a rodzice za nim wszędzie chodzą, ale w żaden sposób nie interweniują, nie reagują. Nie ma szybkiej reakcji, które były jakby ukróciło tak naprawdę to cierpienie, można powiedzieć, tego dziecka, bo dziecko właściwie, kiedy tak chodzi i jęczy, albo chodzi i zaczepia różne osoby, to właściwie ono domaga się reakcji, pokazania mu, gdzie jest granica. No i on sporo takich przypadków tutaj pokazuje, gdzie rodzice po prostu nie reagują. Nie reagują i on w tym momencie ocenia to negatywnie. Uważa, że wtedy rodzic pozbywa się odpowiedzialności za dziecko. Zrzuca ten balast na innych albo na późniejszy czas. Mówi też o dzieciach agresywnych. Mówi o tym, że wielokrotnie widział jak sytuacje gdzieś tam u znajomych, gdzie jedno dziecko uderza drugie i które dziecko zyskuje uwagę.
często to agresywne, gdzie matka wybierze to dziecko agresywne, zabiera je stamtąd i mówi do niego w tonie niezadowolonym, ale jednocześnie przytula je i poświęca mu uwagę. I mówi, że to jest podstawowy błąd, bo właśnie należałoby zwrócić uwagę na to dziecko pokrzywdzone. Bo w tym momencie, jeżeli bierzemy to agresywne, które uderzyło, a tamto zostawiamy, no to temu jakby nagrodziliśmy za nieodpowiednie zachowanie to dziecko agresywne. I mówi, że to się powtarza. Ja też to widzę. To u nas to jakby takie zachowania są wszędzie rodziców. Mówi też Peterson o tym, że bardzo często jest taki zgryz, totalny jakby brak integralności w tym, co ktoś mówi, a jak się zachowuje. I on opowiada wtedy o matkach, które są za tym gender equality, czyli o tym równością płci, które mówią o tym, że kobiety powinny być równe mężczyznom i tak dalej, a tymczasem i tak zachowuje się wobec swoich mężów, od których wielu rzeczy wymagają. Tymczasem w stosunku do swoich synów, zwłaszcza jeżeli jest to jeden syn, albo syn i ma tam córkę, no to w stosunku do tego swojego syna często jest to taka mamuśka, taka, która temu synkowi, tutaj Peterson podaje taki przykład, że widział takie sytuacje, gdzie mama robi specjalne kanapeczki z jakąś nutellą i przynosi ten podwieczorek dziecku, które sobie właśnie jakiemuś nastolatkowi, które sobie gra w gry komputerowe. I ta matka przynosi mu to jedzonko, te słodkości. Okay? Co to jest? To jakby to jest równość płci. No czego ona uczy to dziecko? Ona na pewno nie uczy go w tym momencie szacunku do kobiet. Nie uczy go też w żaden sposób równości płci. To jest właściwie taka bardzo stare podejście, takie coś, co my widzimy i potępiamy na przykład w hinduskich społeczeństwach, czy gdzieś tam, czy w jakichś arabskich, gdzie kobieta de facto służy mężczyźnie, tam oczywiście także tym ojcom, ale tutaj, gdzie kobieta defaworyzuje swojego męża, ale faworyzuje syna, to jest to samo, to jest to samo. Mówi też Peterson i tu sporo o tym mówi, o tym, że wielokrotnie widział też wśród takich swoich, takiej tak zwanej elity, takie postawy, gdzie de facto były dzieci zaniedbane, gdzie były dzieci po prostu niekochane. Sytuacje, gdzie rodzice jacyś tacy posz, jak tam się mówi, tacy snobistyczni, nie wiem, matki na przykład psycholożki, które uważały, że po prostu jakby wiedzą dokładnie, czego ich dziecko potrzebuje, dziecku dawały na przykład nianie jakąś tam, ale wtedy, kiedy tej niani nie było, jakby one same z siebie nie potrafiły temu dziecku nic dać, w sensie kontakt z tym dzieckiem był totalnie zimny, można powiedzieć, i Peterson opowiada o takiej sytuacji, gdzie taka matka w nieobecności tej niani i ojca po prostu to dziecko, że tak powiem, podrzucała innym rodzinom na cały dzień, mówiąc, że po prostu coś tam musi załatwić i tak dalej. I opowiada Peterson też o takim chłopcu, który totalnie nie zaznał miłości i zachowywał się w taki sposób totalnie aspołeczny u tej rodziny, do której był podrzucany, to znaczy potrafił cały dzień na przykład nie jeść. I przy czym matka go zostawiała ze słowami, że on właściwie może nic nie jeść i to jest u niego normalne. No i Peterson to komentuje, że nie, to nie jest normalne i w ogóle zachowanie tej matki nie jest normalne. A potem opisuje postawę swojej żony, która po prostu poświęcała cały dzień, żeby to dziecko jakby nakarmić, żeby być z nim, żeby mu dać tą uwagę. No i potem to dziecko de facto nie chciało wyjść z tego ich domu. Albo wychodziło tak jak taki mały, grzeczny piesek na tej zasadzie, tak? Czyli to jest dziecko traktowane w totalnie behawioralny sposób. Więc jakby chodzi mi o to, że Peterson pokazuje wiele jakby niuansów w tym, jak rodzice traktują dzieci. Zresztą zaraz dojdziemy dalej, gdzie ktoś na przykład głosi pewne idee, właśnie, że nie stosujemy przemocy i tak dalej, natomiast de facto to, co on stosuje wobec tego dziecka, też jest przemocą.
bo jakby brak miłości, brak rzeczywistej relacji też jest, jakby też nie można tego nazwać dobrym rodzicielstwem. Czy brak po prostu zainteresowania i brak w ogóle opieki rodzicielskiej i ustanawiania jakichś tam zasad, no też jest po prostu brakiem dobrego rodzicielstwa. W pewnym momencie mówi też Peterson, i to też jest takie ciekawe, bo on wychodzi jakby z punktu widzenia takiego prawicowego. To jest właściwie chyba jeden z nielicznych, który odważa się tam na Zachodzie mówić o tym, że niedobrze, że w latach 60. zliberalizowano prawo na temat rozwodów, bo po co są jakby, czemu służą w ogóle śluby i jakby małżeństwo? Małżeństwo nie jest dla tych ludzi dorosłych, tylko dla rodziców. Małżeństwo jest dla dzieci. I tak gdyby on jest jednym z nielicznych tych osób, które mówi wprost, że źle, ponieważ na tym ucierpiały dzieci. I w tym momencie, co mnie obchodzą ci rodzice? Okej, okay, dobra, to oni niech się przytykają. To jakby on oczywiście zaznacza te wszystkie niuanse, że wiadomo, że jak jest rodzina toksyczna i może się różne rzeczy mogą dziać, ale teraz jest przegięcie w drugą stronę, to znaczy zbyt łatwo wychodzi się z rodziny, z małżeństwa. Zbyt łatwo ludzie po prostu porzucają wysiłek wychowania dzieci w ogóle i jakby starania się o swoje małżeństwo. Niewiele osób to mówi na Zachodzie. Peterson w pewnym momencie też mówi o tym, że ten rok 1960, no poza tym, że przyniósł oczywiście on pewną jakby wolność, pewne takie dużo jakby niuansów tutaj jest, tak? Na ile to było dobre, na ile to było złe, no jak wszystko. Natomiast on też mówi o tym, że te lata późniejsze, po 60 roku, przyniosły też taką pokolenie takich ludzi, którzy przestali niejako wierzyć w świat dorosłych, w dorosłość, w taką też kompetentną siłę, w umiejętność odróżnienia. Jakby przestała istnieć tam na Zachodzie umiejętność odróżniania pomiędzy jakby takim chaosem niedojrzałości a odpowiedzialną wolnością. I faktycznie ja też obserwuję coś takiego tam na Zachodzie. Uważam, że jeszcze to nie jest u nas, w Słowiańszczyźnie. Ja tego nie widzę i w ogóle uważam, że to, co na przykład jakbyście czytali tą książkę po polsku, czy tam po angielsku, wszystko jedno, to podejrzewam, że dla was pewne rzeczy będą oczywiste, które już nie są oczywiste na Zachodzie. Taka książka wywołuje ogromne jakby potępienie, jakby jest ogromne potępienie tej książki tak dalej, na przykład w Kanadzie albo w Szwecji. W takich totalnie lewicowych, komunizujących krajach. Dalej Peterson mówi o tym, że ta sytuacja teraz jest taka, że dzisiaj rodzice właściwie boją się dzieci i wchodzenia w konfliktów z dziećmi i boją się nastolatków. Peterson mówi też w pewnym momencie o postaci Rousseau. I to jest też coś, co ja, jakby to też jest rzecz, o której ja kiedyś mówiłam w innym filmie, o tym człowiek cywilizowany versus człowiek dziki. Ale to też warto mówić, żeby odkłamywać ten mit, bo to jest trochę tak samo właśnie jak z Marksem i socjalizmem, komunizmem, gdzie ludzie sobie trochę to zakłamują. Okay? Pewne elementy na przykład socjalizmu, dbania o robotników, jakieś tam związki i tak dalej są potrzebne w, jakby w świecie cywilizowanym, w ogóle jakby w państwie, ale nie jakby totalna lewicowość. I tu tak samo jakby on o tym mówi, że jakby to trzeba odkłamać tego Rousseau, bo to jest tak, że to powstał taki ogromny mit i który ma ogromny wpływ na człowieczeństwo, na ludzi, ten cały nurt Rousseau i jest to też ten nurt taki, gdzie mówi się, że jakby cywilizacja jest zła, a dzikość jest dobra, że generalnie natura jest taka idealna, wyidealizowana, natomiast świat człowieka, świat przemysłowy, świat cywilizacji jest zły właściwie, jest zdeprawowany. No i to jest też jakby tutaj jest nierównowaga. I on w tym momencie mówi, że jakby odkłamy ten mit tak zwanego tego noble savage, tak? Tego szlachetnego dzikusa.
Ja zresztą gdzieś o tym chyba mówiłam, bo na przykład Michael Sarion o tym dużo mówił. No ale dobra, powiedzmy o tym, co mówi Peterson. Przede wszystkim on mówi o tym, że Rousseau sobie takie tezy tworzył, ale sam porzucił swoje 5 dzieci w domu dziecka. No więc jakby, jeżeli jakby i jeżeli potem w późniejszym czasie on w żaden sposób tego nie naprawił tego, czyli jakby jego życie praktyczne, jego prawdziwe życie się całkowicie rozjechało z jego tezami, no to jakby nie ma o czym mówić. To ten człowiek nie jest wiarygodny dla mnie. Bo może być tak, że ktoś na przykład ma taki życiorys, w którym są jakieś elementy, które mi się nie podobają. No na przykład u Szukalskiego, tak? Jakby podejście do Żydów. No dobra, ale tak gdyby to była pewna konkretna sytuacja, potem on postępował trochę inaczej. No ale jakby całokształt się liczy. Całokształt się liczy. Natomiast tutaj u tego Rousseau to się totalnie rozjechało i ludzie tego nie wiedzą. Nadal ludzie wierzą w to, że dzieci są i jakby, jakby jak się rodzą, to wszystkie dzieci są takie idealne i niewinne. Że człowiek jak się rodzi, to jest taki idealny i niewinny. Podczas gdy to nie jest prawda. To jakby tutaj akurat w tej książce do tego się nie odnosi Jung, nie odnosi Peterson, ale wielokrotnie w swoich wykładach odnosi się do Junga i jakby to trzeba widzieć tak jak wedle na przykład naszej prawiedzy, wiedzy prasłowiańskiej, że wszystko jest yin i yang. Człowiek, zresztą dlatego, że i Bóg, składa się z dwóch elementów, czarnego i białego. Jest w nas potencjał do dobra i potencjał do zła. I to jest wymieszane. I jakby i musimy się zmierzyć i z tym, i z tym. I trzeba wiedzieć, że w nas, w każdym z nas i w dziecku też jest bestia. Więc dzieci mogą być jakby, w nich jest i światło, i cień, a w każdym człowieku. Oczywiście jest tak, że Peterson często na to patrzy tak chrześcijańsko, że właściwie to jest, może to jest jako grzech, ale też tak nie do końca, bo jego podejście jest takie nieklasycznie chrześcijańskie. On wykorzystuje te mity w niektórych rzeczach, no i nie idzie tak do końca, jakby mógł, ale na pewno to nie jest takie klasycznie jakby chrześcijańskie. W pewnym momencie jednak on twierdzi, że ludzie stają się lepsi z wiekiem. Ja też tak uważam, jakby, że człowiek, taki mały człowiek, to jest, ma mnóstwo rzeczy dobrych, jeszcze kwestia etapów, ale to jest w dużej mierze dzikus, w sensie dzikus, w sensie taka osóbka mała to jest po prostu totalnie egoistyczna i nieucywilizowana. Oczywiście są niuanse. Każdy człowiek jest inny. Każde dziecko jest inne. W każdym razie Peterson w pewnym momencie mówi, że na przykład takie, taka przemoc dzieci wobec dzieci więcej się oczywiście zdarza na przykład w szkole niż ogólnie w społeczeństwie. Takie okrutne tendencje jakby dzieci wobec innych dzieci zdarzają się w młodszym wieku i dopiero z czasem to powinny dzieci się uczyć reguł. Problem jest teraz taki, że szkoły często nie uczą tych reguł, bo co? Bo już to pokolenie dorosłych nie ma szacunku i bardzo trudno, jeżeli znajdzie się kilka osób wśród tych masy nauczycieli z ideami jakimiś lewicowymi, te kilka osób nie zmienią jakby całości zasad. Dlatego między innymi moje dziecko nie jest w takiej klasycznej szkole, w szkole państwowej, bo tam szacunek, praktycznie przestaje istnieć szacunek dla dorosłych. To jak te dzieci mają się ucywilizować, sorry? Jak one mają nauczyć się szacunku dla mistrzów, czyli dla nauczycieli, dla dorosłych, dla rodziców? Potem Peterson też mówi, to też jest ciekawe, to jest ważne, żeby widzieć ten inny punkt. On w pewnym momencie też mówi, że idąc dalej za tym mitem dzikusa, zdajmy sobie sprawę, że takie na przykład tezy jak John Goodall, jeżeli dobrze pamiętam jej nazwisko, tej pani od szympansów, albo na przykład Jean Lidloff, tej, która obserwowała społeczności plemienne w południowej Ameryce, to nie jest pewien standard, że są takie społeczności plemienne wczesne, gdzie funkcjonuje pewna jakby spokój i pokojowość, a są takie, gdzie funkcjonuje jakby zasady takie bardzo brutalne i przemocowe.
Więc jakby nie możemy patrzeć tak, że wszystkie te wczesne społeczeństwa to były takie idealne i one w pewnym momencie dopiero jakby w zetknięciu z cywilizacją i z przemysłem zaczęły się jakby niszczyć, tak? Ja na przykład też patrzę na to tak, że jakby niektórzy uważają, że tak, że to społeczeństwo na przykład prasłowiańskie albo społeczeństwo Indian północnoamerykańskich to było takie totalnie idealne i dopiero jak zetknęło się z najazdem, prawda, z konfiskatorami na przykład, to stało się takie brutalne. No więc i tak, i nie. Jakby zależy. Nawet wśród samych Indian to nie można tego ujednolicać. Różne były grupy Indian. Każdy z tych Indian miało troszeczkę inne zasady. Więc nie mówmy jakby, nie można tego uogólniać i ujednolicać. Nie można po prostu. Tak samo jak mówimy o prasłowiańszczyźnie, no to czy w ogóle dawnych czasach, no to naprawdę jest różnica w koncepcji jak gdyby słowiańskiej, a koncepcji na przykład tej nie celtycko-anglosaskiej. Jedna jest właśnie bardziej dążąca do imperializująca, ta zachodnia, europejska, a słowiańska, nasza, bardziej dążąca do konsensusu i pokojowości. Aczkolwiek też niuanse są, bo wewnątrz, prawda, tej prasłowiańskiej, powiedzmy, jedni ci byli bardziej wojowniczy i po prostu bardziej agresywni w swoich zasadach, a inni bardziej pokojowi, więc jak gdyby strasznie nie lubię takich uproszczeń. I Peterson też o tym mówi, że uwaga, nie ma czegoś takiego jakby, jak mit takiego szlachetnego dzikusa. Raczej jest tak, że jakby cywilizacja przynosi jednak coraz większą ogładę. Oczywiście są niuanse w różnych, jakby na różnych etapach rozwoju świata było różnie. Przechodzimy przez tą Kali Jugę na przykład, jest gorzej. Potem myślę, że przejdziemy na wyższy stopień rozwoju, a wcześniej może też byliśmy na wyższym stopniu rozwoju, ok? Są wieki ciemne i wieki jasne, tak uważam. A dodatkowo jakby inna jest też, jakby inne wibracje mają różne plemiona na świecie po prostu, tak uważam. W każdym razie skłaniam się ku takiej tezie, tak jak też mówi Peterson, że jednak mimo wszystko ogólnie świadomość się podwyższa na świecie. Podwyższa się i my jakby wchodzimy na coraz wyższy stopień rozwoju. Przechodzimy, jest na tej zasadzie, sinusoidy, ale jednak wchodzimy na coraz wyższy stopień rozwoju. No dobra, mówiłam o tych szympansach, więc tutaj to przeskoczę i tak podsumowując ogólnie, no to zgodzę się z tym, z Petersonem, że jednak pewne zasady cywilizacji i społeczeństwa mogą hamować dzikość, a suma summarum w tym wszystkim to ostatecznie jest równowaga, bo uważam, że w świecie summa summarum powinna być równowaga i jakby oba te elementy zawsze będą jedni na tym część, jakby po jednej stronie tego kontinuum tacy bardziej agresywni, a po drugiej stronie tacy całkowicie pokojowi, jakby agresywni pokojowi, a po środku ma być ten konsensus. I tak samo jest po jednej stronie totalna cywilizacja, jakby sztywność i zasady, a po drugiej stronie totalny brak zasad. Ale środek, jakby większość społeczeństwa jest w środku i tak powinno być. No dobra, ale dalej mówi właśnie o tym Peterson, żeby właśnie nie wskakiwać na taki, nie wskakiwać do żadnej z tych dziur całkowicie, żeby nie mówić, że dzieci są tylko i wyłącznie dobre. Zresztą był przecież taki eksperyment, gdzie jakieś tam nastolatki zostawione na jakiejś wyspie i one miały rządzić się same i nic dobrego z tego nie wyszło, bo wyszły tam reguły totalnie dzikie, jakby jak w dżungli, prawda? Jakby
bo nie było z nim żadnego mistrza, bo nie było z nim żadnego dorosłego. Dzieci same z siebie tych reguł nie wykrzesają. Oczywiście może być tak, że czasami jakby jest kwestia, że dane dziecko może być bardziej świadome, albo jak dzieci będą na przykład od urodzenia żyć w otoczeniu natury, to mogą pewnych rzeczy się od natury nauczyć. Ale jeżeli my bierzemy jakby dzieci, tak jak tam było w tym eksperymencie, i też dzieci po prostu wrzucamy w tą naturę, to one jej nie rozumieją i idą jakby tym trybem jakby dzikości, tak? I bardzo ostrych reguł wobec siebie. No ale to jest jakby inna historia. Nie wiem, czy ten przypadek znacie. Ja w tej chwili nie pamiętam nazwy tego eksperymentu. W każdym razie Peterson mówi, że dzieci potrzebują po prostu rozsądnej i skomplikowanej, naprawdę skomplikowanej dyscypliny. I nie można tutaj jakby całkowicie tę dyscyplinę wyrzucać, ani też sprawy uproszczać. On dalej mówi o tym, że dzieci potrzebują też uwagi, że tak samo jakby, tak jak dyscyplina może być za dużo jej, może być za dużo reguł, za dużo ciągłego takiej kontroli, tak w drugą stronę to też idzie. On mówi po prostu, że uwaga, bo po drugiej stronie jest znowu brak całkowitych zasad. Ale co znaczy brak zasad? Brak zasad to znaczy brak zwracania uwagi. Często też. I w tym momencie jakby tym też się dzieci krzywdzi. Dzieci zresztą domagają się uwagi. I jeżeli nie ma żadnej uwagi, to one będą robiły te złe rzeczy coraz więcej, bo będą uważały, że wtedy ta uwaga w końcu nastąpi. Otrzymają ją od rodziców. On mówi o tym też, że teraz na świecie jest taki właśnie syndrom, coś takiego, co już wspomniałam wcześniej, że rodzice tak jakby boją się swoich dzieci, boją się wchodzić w konflikty, tak jakby nie wiedzieli, że konflikt to jest jakby podstawą w dochodzeniu do pokoju i podstawą w jakby rozumieniu, na czym polegają zasady. Przecież na tym też polega życie w ogóle w społeczeństwie i życie w parze. On mówi o tym, że w ogóle rodzice ogólnie unikają konfliktów. To jest na tej zasadzie, że on jakby jak najdłużej starają się nie korygować ich postępowania. I on w pewnym momencie mówi, no ale zwróćcie uwagę, takie dzieci bardzo szybko się w społeczeństwie zauważa. To są te dzieci takie nijakie, takie rozlazłe, takie, którym się nic nie chce, takie ciastowate, takie bleble, takie, które jakby, one nie są skupione, nie są ciekawe, one są nudne po prostu, to są takie nieociosane bloki, takie nazywa Peterson. Myślę, że wiecie, o co chodzi. Ja też takie dzieci zauważam. Dużo jest takich dzieci, które właściwie w tej chwili jakby skupiają się głównie na tych grach. Natomiast tak poza tym nic nie jest w stanie je zainteresować. Oczywiście, żeby tak, kiedy to jest doprowadzone aż do skrajności, no to być może aż tak, to są wyjątki. Natomiast on mówi też o tym, że takie dzieci są często ignorowane przez rówieśników. To są te dzieci, które one jakby, one są niezabawne. One nie znają zasad zabawy i one są niezdolne do zabawy. To są takie dzieci, które szybko nas denerwują, takie, które ciągle się do ciebie kleją, na przykład do takiego nauczyciela, ciągle proszę pani, takie lizusy i prymusy. To jest coś, co niektórzy nauczyciele to lubią, ale zasadniczo u dojrzałego nauczyciela takie dziecko wywołuje irytację. Bo wymagają one zbyt dużo, one chcą całą uwagę dla siebie. Dlaczego? Bo rodzic im tej uwagi nie dał. Tak naprawdę dalej nauczyciel, czy jakiś ten kolejny mistrz, czy jakiś instruktor nie ma obowiązku dać jakby pełnej uwagi. Tą pełną uwagę powinno dziecko otrzymać od urodzenia. Jeszcze zależy jakby czy ma rodzeństwo, ale to rodzice powinni mu to dać, to członkowie jego rodziny. Jeżeli to dziecko tego nie otrzyma, to oczywiście będzie szło dalej i będzie żądać tego od świata. No świat mu tego nie da. Tak, mówiłam o tym, co trzeba mówić, zanim mi się miejsce nie skończyło na dysku, że rodzic to nie jest przyjaciel.
I rodzic nie może być przyjacielem sensu stricte. Rodzic to jest po prostu rodzic. I takie podchodzenie do tego, że rodzic to przyjaciel dla dziecka, to jest jakby to samo, to jest ten sam jakby syndrom unikania tych konfliktów i co jest coś takiego u rodziców takich, którzy nie chcą przeżyć tego momentu, kiedy dziecko twierdzi, że nienawidzę cię, że idź stąd. Ten moment będzie, bo to jest naturalny moment takiej niechęci, moment buntu u dziecka, które styka się z ograniczeniami, w sensie styka się z postawieniem granicy jasno. No i dorosły, dojrzały człowiek, rodzic, powinien to umieć przeżyć, bo to nie znaczy, że dziecko przestaje kochać przecież. Tak naprawdę to rodzice mają nauczyć dziecko, jak zachowywać się, tak by inni ludzie mogli wchodzić z tymi dziećmi potem w sensowne i produktywne interakcje. To jest zadanie rodzica. I w tym momencie ta dyscyplina, to jest w tym sensie, że jakby dyscyplinowanie dziecka to jest taki akt odpowiedzialności rodzica. Natomiast nigdy nie można na to patrzeć tak, jak teraz się w sposób lewicowy patrzy, że to jest takie złość czy odwet. To nie może być złością ani odwetem, oczywiście. To jest raczej taka mieszanina współczucia i jakby przewidywania przyszłości. I jest to na pewno bardzo trudne. To wymaga bardzo dużej dojrzałości u rodzica, wymaga uwagi, wymaga wysiłku, wymaga ciągłej obserwacji dziecka, ciągłego reagowania na jego zachowanie. I właściwie to jest męczące, ale tak to jest, na tym to polega. Teraz panuje też taka teza, że o czym mówi Peterson nawet w tym wstępie do swojej, czy właściwie to nie on mówi, to ktoś inny napisał ten wstęp, no w każdym razie we wstępie jest o tym, że zasady, znowu kolejne zasady i jakby o co chodzi? Chodzi o to, że panuje teraz taka opinia, że nadmiar zasad uszkodzi niejako kreatywność dziecka. I Peterson mówi, że po pierwsze, to jakby Peterson tak naprawdę, jak się w niego wsłuchać, to on odkłamuje sporo mitów i to jakby też jest pewien nurt psychologii, ten pewien pogląd, ale warto go jednak posłuchać też, bo on mówi wiele rzeczy jasno i bez ogródek, na przykład o tym, że inteligencja, w sensie IQ, taka inteligencja naprawdę wysoka, to jest u nielicznych osób i nie wszyscy też potrafią z tego skorzystać i nie wszystkim wychodzi to na dobre, to po pierwsze. To samo z kreatywnością. Nie jest tak, że każdy może być kreatywny. To samo ja od siebie mogę dodać, że jakby nie jest tak, że każdy może być artystą i każdy ma jakąś misję do spełnienia w życiu. Nie. Każdy ma jakieś cele życiowe, każdy wchodzi z czymś innym w życie, natomiast z tą kreatywnością, no to Peterson mówi jasno, że jakby że taka rzeczywista kreatywność, jakby kreatywność bazy każdy w sobie ma i każdy powinien ją rozwijać, bo ten element powinien być obecny w życiu, ale taka rzeczywista kreatywność, taka oryginalna, taka, która potem przechodzi w oryginalne bardzo koncepcje i jeszcze realizację tych koncepcji, to jest coś po prostu bardzo rzadkiego. I on na przykład twierdzi, z czym ja też się zgadzam, że jakby zasady w żaden sposób nie negują, ani nie niszczą kreatywności. Wręcz przeciwnie, jakby badania pokazywały, że osoby, które były naprawdę głęboko kreatywne, to były osoby, które ogarnęły bazę. Czyli kreatywność pojawia się wtedy, kiedy była ogarnięta podstawowa wiedza, przyjęta jak najbardziej, ogarnięta była baza. I weźmy takie osoby, nie wiem, jak Mozart, czy jak Beethoven, czy Bach. To są osoby, które były ogromnie kreatywne, ale to są też osoby, które otrzymały bardzo dużą i głęboką bazę w swoim dzieciństwie. Po prostu bazę podstawowych reguł. I one te reguły w żaden sposób, jakby one otrzymały te reguły i dzięki temu, że mnie znały całą bazę, to mogły się odbić i od tego iść dalej.
te reguły trzeba też znać, żeby potem w jakiś sposób być jakby kreatywnym, czyli jakby odejść na przykład od tego i zacząć je kwestionować. Żeby coś kwestionować, to trzeba wiedzieć co. Tak samo na przykład Szukalski, któremu wiele rzeczy jakby ludzie zarzucają. Ten rzeźbiarz, teraz taki na topie, o którym jest film na Netflixie, to jest osoba, która bardzo jakby nowatorski, geniusz i tak dalej. Dobra, ale to jest osoba, która jednak była w tych szkołach, zobaczyła jaka jest baza. Okej, bardzo przenikliwa osoba, która potrafiła studiować, ale on przecież sam mówił, że był takim samoukiem i sam się uczył niejako na ciele swojego ojca. No ale to już trzeba obejrzeć film, żeby wiedzieć, o czym ja mówię. Generalnie nie ma tak, że ktoś się nie uczy, nie przyswoi zasad w jakiś tam sposób i nagle z siebie, po prostu z wnętrza swojej duszy znajdzie kreatywność. Nie, to tak nie działa. I w ogóle zazwyczaj to jest tak, zobaczcie, popatrzcie na Polaków, im więcej jest ograniczeń, im więcej jakby, im mniej wolności, tak naprawdę tym więcej szuka się tej wolności, o tak bym powiedziała, tak? Także tak naprawdę to powinno być znowu złoty środek i zasady i wolność pomiędzy tymi zasadami, a nie całkowity brak zasad albo całkowita sztywność. Bo teraz jest taka tendencja, że mówi się, że dzieci niejako same znajdą w sobie te zasady. Mówi się tak, tworząc te szkoły wolne czy szkoły demokratyczne i nawet tworzy się taki obraz, że na przykład taka szkoła Albany, szkoła wolna, to się nazywa Albany Free School chyba, no w każdym razie wolna szkoła Albany, że to jest takie jakby miarodajna szkoła demokratyczna. No nie jest. Szkół demokratycznych też jest ileś, a taka najbardziej taka, jakbym powiedziała, ciekawa, to jest ten wzór na przykład tego Nila, szkoła w Anglii i to nie jest szkoła bez zasad. Nie. Tam jest tak, że ta szkoła posiada zasady, tylko jest to szkoła demokratyczna w tym sensie, że tam i uczniowie i nauczyciele mogą te zasady tworzyć, ale są konsekwencje niezastosowania się do reguł, zniszczenia czegoś i tak dalej. Więc to jakby niektórzy nie do końca mają też pojęcie, co to jest rzeczywiście wolna edukacja. Gdyby edukacja wolna nie oznacza edukacja bez zasad, tak bym powiedziała. I Peterson na przykład mówi, że bo to nie jest tak, że dzieci same z siebie pójdą na przykład spać, jeżeli im na to pozwolimy, bo są takie przykłady, gdzie ludzie pokazują, na przykład, nie wiem, Andre Stern gdzieś tam mówi o kreatywności dzieci, jakby to wszystko trzeba ujawniać, ale nie mówić, że to jest jakaś norma. Część dzieci jest takich, które na przykład chodzą spać ogólnie wcześnie i część dzieci jest takich, które lubią zaspokajać jakby potrzeby rodzica, lubią kiedy rodzic się uśmiecha i te dzieci pójdą spać o odpowiedniej porze, jak już się nabawią. Ale są takie dzieci, albo są takie fazy u dzieci, kiedy one nie pójdą spać i będą sobie całą noc siedzieć, aż po prostu wpadną w histerię, a potem padną spać, padną jakby usną gdzieś po środku pokoju zagraconego. To też nie znaczy, że tak ma być. Dlaczego tak miałoby być? To jest przeciwne regułom właściwie natury, gdzie organizm musi odpoczywać o odpowiednich porach i tak dalej. Tak może być tylko czasami. Tak naprawdę to jest tak, że dzieci stosują się do pewnych zasad i zachowują jakby pewne zasady, na przykład właśnie chodzenia spać, czy też sprzątanie i tak dalej, wtedy kiedy coś zaobserwowały u rodziców. Jeżeli jest to dziecko, które zasadniczo funkcjonuje na tej zasadzie, że odwzorowuje wiele rzeczy z otoczenia i nie ma potrzeby, na przykład nie jest to dziecko, które będzie, nie wiem, jakimś przywódcą, jakieś dziecko niezależne, uparte i tak dalej, jeżeli to jest dziecko, które dosyć
jakby łagodnie wchodzi i przyjmuje pewne reguły, to ono będzie dosyć układne. Natomiast jeżeli jest to dziecko, które ma podejmować wyzwania w życiu i zmieniać, nie wiem, bieg wydarzeń, no to to dziecko nie będzie chodzić spać o takiej porze, jak rodzice sobie życzą i będzie notorycznie przekraczać granice, czekając, aż mu się jakby pokaże, gdzie jest limit. I ono oczekuje tego pokazania. Ona oczekuje takiego feedbacku właśnie. Zresztą granice dają po prostu dziecku bezpieczeństwo. I ogólnie można powiedzieć, że lepiej jest dla takich dzieci, takich właśnie dzieci, które żądają wyzwań, takich dzieci upartych, jeżeli wcześniej poznają te zasady. Bo jeżeli to jest tak, że jeżeli rodzice, dorośli są na przykład bezradni, rodzice są bezradni w sensie nie pozwalają dziecku przekraczać wszelkie granice i nie reagują, no to w pewnym momencie świat pokaże mu dużo brutalniej, gdzie jest granica. Często jest tak, że na przykład dzieci, małe dzieci w ogóle bardzo często biją rodziców, biją na przykład mamę i jakby oczekując po pierwsze, że mama zareaguje, mama, a potem może tata, jeżeli biją inne dzieci, no to też chodzi o to, żeby na to zareagować, natomiast jeżeli nikt na to nie zareaguje, to dziecko zazwyczaj nie przestanie samo z siebie tego robić, tylko czeka, aż ktoś zareaguje i będzie to tylko jakby wzmacniać ten eksperyment. Peterson mówi też, że jakby to nie jest tak, że jakby, że On twierdzi, że wiele rzeczy jest, jakby wiele pytań jest poodwracanych w naszym społeczeństwie, gdzie mówi się na przykład, że trzeba się zastanowić, jakby skąd się bierze agresja i jakby czy to w ogóle jest w nas i że kto nauczył ludzi agresji. No i on w tym momencie stwierdzi, że jakby ta agresja, to dążenie do przekraczania granic, to właśnie jest w nas. W sensie ta bestia w każdym człowieku gdzieś tam jest i jakby należałoby powiedzieć, że uczyć się należy spokoju, że jak gdyby tego właśnie człowiek się uczy, to trzeba jakby nagradzać albo to w sobie cenić, umiejętność bycia pokojowym, a jakby na to, ponieważ te instynkty agresji, przekraczania granic i takie ogólnie dzikie po prostu są. On w ogóle mówi, w pewnym momencie jest taka, to jest bardzo ciekawa teza, ja na przykład tego nie wiedziałam. On mówi, że w ogóle dwulatki to są najbardziej agresywne, to jest jakby najbardziej agresywny okres w życiu dziecka. I on twierdzi, że jeżeli chodzi o psychologię, to do 4 roku życia taki dwulatek powinien nauczyć się zasad bycia w społeczeństwie. Jeżeli on się tego nie nauczy, to do 4 roku życia, to potem to... do 4 roku życia, tak? Czyli to jest bardzo krótki okres, to może się stać osobnikiem aspołecznym, takim, którego potem dzieci będą odrzucać, taki, który będzie miał problemy ze społeczeństwem, problemy z przekraczaniem prawa i tak dalej. Tutaj Peterson przytacza sporo przykładów, bo jakby od takich starszych rodzinnych mówi o tym, że mieli taki zwyczaj, że zajmowali się na zmianę dziećmi jakby znajomych i w ten sposób jedna z rodzin na przykład mogła sobie pójść, mieć wieczór wolny i pójść do kina. I nieraz było tak, że mieli 5 dzieci w domu, swoich i cudzych. I opowiada jakby, jak różne są dzieci, jak różne jest podejście. I mówił o tym, że często jest, nie wiem, były dzieci, które nie chciały jeść, czy nie chciały spać i jakby przy innym podejściu, po prostu bardziej zdecydowanym, to dziecko usypiało i jadło. Tylko jakby kwestia podejścia do tego dziecka, bardziej zdyscyplinowanego.
Potem jest cały taki długi temat, typu w ogóle jak to jest z tą dyscypliną. No i jakby mnie samo słowo dyscyplina nie przeraża. Ja uważam, że słowo dyscyplina to jest coś takiego, co od razu sugeruje jakby po prostu umiejętność uświadomienia sobie tej natury złej w sobie, tej natury dzikiej, i to jest umiejętność jakby takiego jakby czucia swojej siły i swojej dzikości, a jednocześnie nie używania jej. Czyli tak jest taki doskonała, to jest dla mnie dyscyplina prawdziwa, ale żeby ta dyscyplina była w nas, taka była, żebyśmy byli tacy właśnie ucywilizowani, ale nie za bardzo ucywilizowani, czyli tacy yin-yang, jakby żebyśmy umieli, żebyśmy byli tacy w ten sposób zdyscyplinowani, w taki sposób jak w sztukach walki, tak, jak w jodze, jak w medytacji, no to tego jakby się nie ma tak po prostu z urodzenia. To jest coś, co dzieci, czego dzieci muszą się nauczyć. Ja też uważam, tak jak Peterson, że z tym człowiek się nie rodzi. Człowiek z gruntu, zależnie jakim jest człowiekiem, to ma tendencję do jakby i światło i cień. I to w różnych jakby aspektach, w różnych proporcjach, zależy z jaką karmą wchodzi w ogóle ogrom niuansów. Natomiast no, jakby w tym momencie też trzeba rozpoznawać, jakie jest to moje dziecko i odpowiednio tą dyscyplinę stosować. Nie może być tak, że jej nie ma w ogóle. I dyscyplina to jednocześnie też może oznaczać kary i nagrody. Ja też wielokrotnie o tym mówiłam, że ja nie uważam, żeby miały przestać istnieć kary i nagrody. I to nawet nie chodzi o to, że jakby zależnie od dziecka, jakby to uważam, że to jakby totalne minimum, ale ten aspekt ma być, w sensie ma być tak, że jakby dziecko musi czuć, że coś za tym nie idzie. Konsekwencje. Ale nie, ja nie uważam też, że to mają być tylko takie naturalne konsekwencje, że mleko się wylało i jest jakby mokro i dziecko to poczuje, że to jedno poczuje i zetrze, a inne nie. Innemu będzie naprawdę wszystko jedno, czy to mleko tam leży przez tydzień wylane, czy nie. Słowo honoru. To jest duży idealizm, myślenie w ten sposób. Tak jak mówi porozumienie bez przemocy, właśnie nie porozumienie bez przemocy, bo wydaje mi się, że Rosenberg nawet tak nie mówił, tylko tak mówią niektórzy adepci porozumienia bez przemocy czy rodzicielstwa bliskości. Peterson też mówi o tym, że jak to jest z tymi karami, że to jest jakby, że co to jest kara? No jak spojrzysz na dziecko groźnie albo pogrozisz mu palcem, to też jest dla niego kara. Zależy, jakie mamy dziecko. A po inną oczywiście może to spłynąć jak woda po kaczce, ale to też zależy, czy my to stosujemy od początku, bo jeżeli to nasze nie i stawianie granic będzie od początku, jakby od takiego powiedzmy roczniaka, no to nie będzie potrzeby robić czegokolwiek więcej później. Być może. Peterson mówi też trochę o swojej rodzinie i mówimy o tym, że miał córkę i syna. I mówi o tym, że córka, no wystarczyło brwi jakby skrzywić, tak? Znaczy w sensie skrzywić się, spojrzeć groźnie i dziecko już jakby korygowało swoje zachowanie. Natomiast no oczywiście syn, na czasy oczywiście, mówi, no syn zachował się zupełnie inaczej. Już jako roczniak dawał popalić matce i skończyło się to tak, że w pewnym momencie był taki moment, kiedy ojciec przejął jakby opiekę nad synem, nad tym dwulatkiem bardzo zbuntowanym. I on mówi często o tym, że to jakby nie jest, to jakby jest teraz problem w społeczeństwie, bo jest właśnie bardzo dużo matek samotnych, które dodatkowo stosują zbyt jakby kobiece podejście. I nie wykorzystują pomocy innych z rodziny, na przykład mężczyzn. Ja też tak uważam, że potrzebny jest ten dziadek na przykład, albo ten ojciec, który nawet nie jest w domu, ale on ma być obecny, ponieważ dziecko ogromnie czuje różnicę, zwłaszcza dziecko płci męskiej. I jak matka powie nie, to to nie jest takie samo nie, jak powie jej ojciec albo dziadek. I to jest prawda i nie należy temu zaprzeczać. W tym kontekście kar, ciekawie też Peterson mówi o tym, że jakby
Czasami to jest tak, że właśnie ci rodzice, którzy są, chcą stosować takie bezstresowe rodzicielstwo, bo ja to jednak tak cały czas nazywam, w sensie jeżeli unikają konfliktów i nie są w stanie powiedzieć dzieciom nie, pozwalają się bić, przekraczać granice, to jest coś takiego, że często ci rodzice jakby uważają, że jakby dzieciom należy oszczędzić wszelkich trosk. I to zdecydowanie jest takie chowanie pod kloszem. I to oczywiście nie ma, jakby nie można mówić, że ten typ rodzicielstwa bardziej jakby, no na przykład, jeżeli często mi się mówi, że edukacja domowa to jest chowanie pod kloszem. No nie, nie upraszczajmy. To zależy tak naprawdę od rodziców i od zasad w tym domu, a nie od tego, jakby czy dziecko chodzi do szkoły, czy nie. Natomiast zdecydowanie Peterson mówi, że może tak być, że są tacy rodzice, którzy jakby boją się tych kar i w ogóle jakby swojego pojęcia kary, nie zastanawiając się, żeby same jakby na przykład brak uwagi dla dziecka, czy jakby jeżeli pozwalają temu dziecku, nie wiem, jęczeć w nieskończoność, nie mówią mu nie wcześniej, to potem w nich się budzi taka złość tak naprawdę i w tym momencie, w innym momencie to on przestanie na przykład to ten ojciec czy tam matka zwracać uwagę na to dziecko w pozytywnych momentach, ponieważ psychologicznie, fajnie Peterson tłumaczy, że psychologicznie ta uraza do takiego dziecka, co ciągle jęczy, pozostaje, w sensie taka niechęć. Tak naprawdę relacja się wtedy niszczy. No dobra, w każdym razie chodzi o to, że jakby z tymi karami to jest tak, że rodzice nie do końca, kara to jak gdyby każdy myśli, że to po prostu jest w tyłek od razu. Nie, jakby skrzywienie twarzy, czy pokazanie, czy nie wiem, pokiwanie palcem, czy pogrożenie palcem, to też jest kara dla dziecka. Więc jak gdyby, jeżeli ktoś myśli, że w tym, że dziecko powinno być pod takim kloszem chowane, jak ta śpiąca królewna, której rodzice chcieli oszczędzić wszystkiego, jakby wszystko za nią zrobić, oszczędzić też bólu i cierpienia. No tak nie można, bo co to oznacza? Że to na przykład oznacza, że dziecko nigdy, jakby jeżeli nie chce się, nie wiem, jeżeli nie chce na przykład się uczyć na rowerze, ponieważ uczenie się jazdy na rowerze oznacza, że będzie musiało upaść co jakiś czas, to niech nie uczy się jeździć na tym rowerze, tak? To będziemy mówić, a to nie rób tego. Zamiast go zachęcać i mówić, że to się może łączyć z wysiłkiem i cierpieniem. Okay? Jeżeli będziemy mówili dziecku, że po miesiącu, które na przykład rezygnuje z jakichś tam zajęć, na przykład pianina, że no to sobie zrezygnuj, jak nie chcesz, to w coś innego zacznij. No to nie do końca. Trzeba mówić o wysiłku, trzeba mówić o konsekwencjach, trzeba mówić o pieniądzach, trzeba mówić o jakby determinacji, trzeba rozmawiać z dzieckiem. I na pewno nie oszczędzać mu niczego, ponieważ jak w dzieciństwie się mu oszczędza tych niby trosk i tego cierpienia, to one potem nie będzie w stanie się zmierzyć z czymś większym. I nic dziwnego, że potem będzie miało depresję, jeżeli jakby nie zostało nauczone jakby postawy w obliczu bólu i wysiłku wcześniej. I na koniec powiem już, jakie są te zasady, dyscypliny. No więc Peterson mówi, że tak naprawdę są trzy właściwie takie zasady. Trzy. Właściwie cztery. No on tu wymienia cztery. Zasady stosowania takiej dyscypliny wobec dzieci. Pierwsza to jest ogranicz zasady. Ja też tak uważam. Mniej znaczy więcej. Ogranicz zasady. Minimum zasad. I teraz on je wymienia. I to jest ciekawe, że on je wymienia. Ale to akurat nie jest jakoś odkrywcze. To można jakby... Spotkałam się z tym w wielu innych starych często podręcznikach o, nie wiem, o wychowaniu dzieci. Na przykład nie bij innych, chyba że w obronie własnej. Albo inna. Nie prześladuj innych, by nie skończyć w więzieniu. No i to też jest, uważam, pokazywanie, to nie jest jakoś wyolbrzymianie sprawy, ale pokazywanie, uważam, że właśnie konsekwencji. Też uważam, ja tak, też czasem mówię do dzieci. To nie jest nic strasznego i to nie jest straszenie. Jedz w cywilizowany sposób, tak by ludzie chcieli cię gościć.
Naucz się dzielić z innymi, wtedy dzieci będą chciały się z tobą bawić. Uważaj, gdy dorośli do ciebie mówią, tak by chcieli cię czegoś nauczyć. Idź spać spokojnie, aby rodzice mieli czas dla siebie, a nie żałowali, że istniejesz. I to jest ostre, nie? To nie sądzę, żeby tak formułować to w stosunku do dziecka, ale taka jest prawda. Zadbaj o swoje rzeczy, byś poczuł, że jesteś szczęściarzem, że w ogóle je masz. Baw się, jak jesteś na zabawie, by inni zaprosili cię ponownie. Zachowuj się tak, żeby inni cieszyli się, że jesteś wśród nich i tak by chcieli, byś odwiedził ich ponownie. No i to tyle, jeżeli chodzi o te zasady, ograniczone zasady. No, drugi punkt, taka druga zasada dyscypliny, używać jak najmniej siły koniecznej, by wymusić, czy zastosować te zasady. Czyli jakby, to nie chodzi o jakąś przemoc, nie chodzi o jakąś wykorzystywanie swojej rodzicielskiej przewagi, ale z drugiej strony to jakby dziecko musi wiedzieć, że tak powiem, kto tu rządzi. I to jest sformułowanie, które ja też często jakby ja takiego używam. Tym bardziej, że jest ktoś na czele rodziny. Tak powinno być. Nie uważam, że jest coś takiego jak demokracja w rodzinie. W pełnym tego słowa znaczeniu. Nie we wszystkim. Mogą być pewne negocjowalne rzeczy, jak najbardziej, ale jeżeli to ma być tak jak wspólnota pasłowiańska, to okej, niech, ale że tak powiem, jak jest konflikt, jak jest coś poważnego, jak naprawdę coś się dzieje, to jedna osoba bierze ster w swoje ręce i zarządza wszystkimi pozostałymi. Koniec. Czyli tak, jakby jak najmniej użyć jak najmniej siły, tak? Co to znaczy? To po prostu znaczy, że trzeba poznać swoje dziecko. Musicie wszyscy się razem poznać, bo tak jak było powiedziane, że jednemu wystarczy skrzywienie, nie wiem, ust rodzica, czy powiedzenie cisza, a innemu nie. I dalej Peterson rozprawia się też z takimi stereotypami, w sensie takim określeniem, że przemoc rodzi przemoc i że nie ma wybaczenia dla przemocy. No i on w pewnym momencie mówi, no ale hola, jakby, bo ciekawe jest to, że jakby on nie twierdzi, że należy stosować przemoc, okej? On nie twierdzi, że dzieci należy bić, jakby, ale ciekawe, że ten facet wchodzi w ten temat, którego często wszyscy unikają, załatwiając to takim stereotypem typu przemoc rodzi przemoc. No, ale właśnie jakby nawet rodzaje przemocy są różne, manipulacje, rodzaje manipulacji też są różne. I tu chodzi o to, żeby oddzielić to, kiedy faktycznie ktoś stosuje rzeczywiście przemoc w rodzinach toksycznych na przykład, a kiedy to jest na tej zasadzie, że nie wiem, dziecko ci wybiega na ulicę i ty je łapiesz za kaptur, tak? Albo potem i jeszcze wymierzasz mu potem klapsa. Albo jakby jest różnica i ja teraz nie mówię, że klapsy są fajne. Ale jeżeli ktoś nie widzi tej różnicy, wrzuca wszystkiego do jednego worka, to jest pewna indoktrynacja i to jest nie okej. Zresztą Peterson powtarza to ileś razy w tym rozdziale, że znowu, takie przypadki, gdzie jakby jeżeli ktoś nie ucywilizował swojego dziecka do 4 roku życia, to ma problem, bo potem to trzeba użyć faktycznie więcej kar, konsekwencji i tak dalej, żeby to dziecko jakby wyszło na ludzi,
że tak powiem, zwłaszcza jeżeli okaże się, że to jest dziecko o bardzo silnym charakterze, które ciągle daje wyzwanie rodzicom i autorytetom i na przykład używa przemocy wobec dzieci w szkole i tyle. I się wydawało, że w domu to jest aniołek, a może okazać się, że nie jest. Bo to może być tak, że to może być manipulant w domu i manipulować swoimi rodzicami, zwłaszcza na przykład matką, natomiast może sobie jakby robić, co chce w szkole. I tak jest bardzo często. Taki niuniuś, który stoi właśnie na piedestale, matka mu podnosi pod nos w czasie, gdy on gra na komputerze kanapeczki, więc on może być miły wobec mamy, a tak naprawdę mówić bardzo źle o niej, wobec swoich kolegów i być bardzo brutalny wobec swoich kolegów w szkole. Tak może być. No i co? No i to jest takie dziecko, które do 4 roku nie poznało, gdzie są granice. Nie poznało, czym jest szacunek dla dorosłych. Nie zrozumiało, czym są zasady w społeczeństwie. I ja widzę, że takich przypadków teraz jest dużo. I ja znam takie dzieci, właśnie takie dzieci z takich rodzin. W sensie na przykład dzieci tam, gdzie stosowano wcześniej na przykład porozumienie bez przemocy. Zresztą nie wiem, jak to stosować. Każdy to rozumie troszeczkę inaczej, nie? Ale na pewno widziałam te dzieci w akcji. W sensie takim, że to były dzieci, które, że tak powiem, rozstawiały wszystkich po kątach w grupie. Uważały, że wszyscy muszą zastosować się do ich zasad. Nie potrafią negocjować. Na przykład na moich zajęciach były to dzieci, które na przykład w pewnym momencie, nie wiem, oddając mi coś tam, rzucały mi to w twarz i dopiero jakby musiało być sprowadzone do pionu, a to były dzieci już na przykład w wieku 8 lat czy 9 lat. I w tym momencie ja musiałam jakby konkretnie powiedzieć, że słuchaj, nie życzę sobie tego i to nie na tej zasadzie, że ja pójdę i powiem to twojej mamie, bo to po takim dziecku często spływa jak woda po kaczce. I to jakby są takie dzieci z właśnie z unschoolingu, często właśnie z edukacji domowej. Oczywiście jakby bywa różnie, ale ja takie dzieci poznałam i uważam, że to są dzieci właśnie, którym nie powiedziano, jakie są zasady. Dzieci, które nie okazują szacunku starszemu, które uważają, że przychodzą na zajęcie i mówią, a co z tego, że mama płaci, a ja sobie wyjdę teraz. Okej? Nawet w szkole demokratycznej są pewne zasady. Jak przychodzisz na zajęcia, to jesteś na zajęciach. Jak nie przyszedłeś, to nie przyszedłeś, twoja strata. Ale są zasady. Nie ma, jeżeli ktoś nie stosuje żadnych zasad w swoim wychowaniu swoich dzieci, to społeczeństwo te dzieci w brutalny sposób nauczy. Zresztą część z tych dzieci, które ja znałam, które właśnie w ten sposób się zachowywały, potem mama w pewnym momencie stwierdziła, że ona nie jest w stanie te dzieci dalej prowadzić w edukacji domowej i oddała je do szkoły. Co to znaczy? No to dla mnie to oznacza kapitulację, znaczy to takie fiasko tego wychowania. Znaczy mogły być też inne powody pójścia do szkoły tych dzieci, ale jakby to jest oddanie odpowiedzialności rodzica komuś innemu. No dobrze, trzecia zasada jest taka, że rodzice powinni działać. Trzecia zasada jest taka, że rodzice powinni działać w parze. I co tutaj, czy Peterson zasadniczo mówi w pewnym momencie, że on absolutnie nie jest przeciwko samotnym matkom, ani samotnym ojcom. On jednak chce, żeby uczciwie powiedzieć, że wychowanie samotnej matki czy samotnego ojca, czyli pojedynczego rodzica, to nigdy nie będzie taka sama jakość, jak wychowanie dwojga rodziców. Ponieważ to jakby to chodzi o to, że po prostu warunki są inne i dużo więcej mogą dać po prostu dwoje rodziców, dużo bardziej mogą być dużo po prostu jakby i zmęczenie materiału nie jest takie samo i jakby i ta uważność i ten czas, to jakby wszystko jest trochę inaczej i nie można tutaj stawiać znaku równości, ja też się z tym zgadzam.
ja jako samotna matka, ale robiłam o tym inny film, więc jakby teraz się nie będę powtarzać. Natomiast Peterson po prostu uważa, że uczciwie trzeba powiedzieć, że to społeczeństwo lewicowe twierdzi, że to wszystko jedno, że nie musicie się żenić, że właściwie po co się żenicie, a Peterson cały czas mówi, że małżeństwo nie jest dla dorosłych, małżeństwo jest dla dzieci, żeby to bezpieczeństwo u tych dzieci było, żeby dzieci po prostu lepiej chowały się w tym u tych rodziców, którzy są razem i jedno może drugie wspierać w tym rodzicielstwie. I to jakby chodzi oczywiście o wymienianie się obowiązkami domowymi, ale to też głównie chodzi o to, żeby wtedy, kiedy ta bestia w człowieku się pojawia u tego jednego z rodziców, żeby ten drugi rodzic to zobaczył i powiedział, uwaga, bo działasz na zasadzie odwetu żono na przykład, tak, albo mężu. Uwaga, bo przekraczasz pewne granice. Ja mogę powiedzieć z doświadczenia, bo jakby ja jestem już taką starszą matką, tak, jakby i młodym matkom uważam jest jeszcze trudniej, bo jeszcze mniej też mają dojrzałości, chociaż mają z drugiej strony więcej siły, ale zdecydowanie trudniej jest samemu siebie widzieć i widzieć swoje jakby zachowania. I ja się tutaj zgadzam z Petersonem. Samotne matki zresztą powinny nie dążyć do bycia samemu, tylko starać się wychowywać, bardzo dobrze współpracować z ojcami dzieci, a nie chować w sobie jakąś urazę i na bazie tej urazy odcinać na przykład dziecko od tego drugiego rodzica. Absolutnie uważam, że to jest nieodpowiednie, chyba że jest to rodzic w jakiś sposób toksyczny. I w tym przypadku to należałoby się zastanowić jakby, jakie jest z tego wyjście. No i w ogóle na koniec ten czwarty punkt, tutaj czwarta zasada u Petersona jest właśnie taka, że rodzice muszą zrozumieć to, że tak samo jak dzieci są światłem i ciemnością, czyli jest yin i yang, bo każdy człowiek taki jest i rodzic też taki jest i że często działają właśnie na zasadzie tej bestii. I tam, gdzie pojawiają się nadużycia, tam, gdzie właśnie mówi się o przemocy czy toksycznym rodzicielstwie, czy to jest na tej zasadzie, że rodzic po prostu nie poświęca uwagi temu dziecku, pozostawi je samemu sobie, czy to jest na tej zasadzie, że narzuca mu za dużo reguł, albo po prostu stosuje na nim przemoc, no to jest właśnie bestia, która ujawnia się w rodzicu, tak jak może się ujawnić w każdym człowieku. No i tyle, na tym kończę. Materiał jest dosyć długi, ale myślę, że warty wysłuchania. Polecam też tę książkę, jest po polsku wydana. Myślę, że warto ją przeczytać. Tyle ode mnie, wierzcie w siebie, nie gaście swojego wewnętrznego ognia. Pozdrawiam, Joanna.